Wiadomo, że suma czwartego i siódmego wyrazu ciągu arytmetycznego wynosi 86, suma drugiego i trzynastego wyrazu tego ciągu jest równa 22, a my musimy znaleźć pierwszy wyraz tego ciągu i różnicę. Zapiszmy sobie zatem, że szukane liczby to A1, A1 równa się znak zapytania i również różnica R równa się znak zapytania. Spróbujmy teraz ułożyć te równania, które są tutaj słownie opisane w treści zadania. Zacznijmy od zapisania w sposób matematyczny zdania, że suma czwartego i siódmego wyrazu tego ciągu arytmetycznego wynosi 86. Zapiszmy sobie od razu czwarty wyraz tego ciągu jako po prostu A1 plus 3R, czyli zapisujemy czwarty wyraz A1 plus 3R. No i do tego czwartego wyrazu musimy dodać wyraz siódmy, czyli plus. No i wyraz siódmy tak samo zapisujemy jako A1 plus 6R-ów. No i taka suma ma być równa 86. Otrzymaliśmy pierwsze równanie z dwiema naszymi niewiadomymi A1 oraz R. Teraz ułożymy drugie równanie z drugiego zdania, że suma drugiego i trzynastego wyrazu tego ciągu jest równa 22. Drugi wyraz zapisujemy jako A1 po prostu plus R, natomiast trzynasty wyraz ciągu zapisujemy jako A1 plus 12R-ów, no i to musi być równe 22. Otrzymaliśmy układ równań, dwóch równań z dwiema niewiadomymi, no i rozwiązujemy go teraz. Upraszczamy sobie maksymalnie te dwa równania, dodając A1 do A1 i R do R-ów. W pierwszym równaniu otrzymujemy 2A1 plus 3 plus 6, czyli plus 9R-ów, to się równa 86, a w drugim równaniu otrzymujemy 2A1 plus R plus 12, czyli plus 13R-ów i to się równa 22. Ponieważ mamy wspólne, takie same współczynniki przy A1, zatem możemy odjąć te równania stronami, wówczas A1 się zredukują, no i zostanie po prostu 9R minus 13R, to jest minus 4R, równa się 86 minus 22, czyli 64. Dzielimy to równanie obustronnie przez minus 4, otrzymując, że R jest równe minus 16. No i już mamy wyznaczoną różnicę ciągu arytmetycznego. Teraz, żeby wyliczyć A1, no to możemy podstawić tego R-a do któregoś z naszych wcześniej wyliczonych równań. Może ja na przykład podstawię tutaj do tego równania, przepiszę to równanie jeszcze raz po prawej stronie. 2A1 i może od razu 13R przerzucę na prawą stronę, to się równa 22 minus 13R-ów, czyli 2A1 równa się 22 minus 13 razy minus 16, 2 minusy dają plus, czyli mamy 13 razy 16, czyli 2A1 równa się 22 plus 13 razy 16 to jest 208, czyli 2A1 jest równe 230. Dzielimy obustronnie to równanie przez 2, otrzymując wynik, że A1 jest równe 115.